Mamy za sobą pierwszy weekend bez protestów Tzw. Komitetu Obrony Demokracji i można się zastanowić nad tym, czy to wypalenie się tej inicjatywy, bo przecież ona nie polega tylko na uczestnictwie owego kod. Dlaczego sądzę, że to się wypali? Z kilku powodów. Po pierwsze, o kodzie jako pierwsi pomyśleli ci, którzy byli wykluczeni z Mainstreamu jako ludzie brani poważnie. To znaczy gazeta wyborcza, czy media agory czy media mainstreamu, tych ludzi traktowali jako marginalne zjawisko, oni odwojowali swoją pozycję organizując kod. I teraz nastąpiło zjawisko absolutnie paradoksalnie, ponieważ ta sama gazeta wyborcza, która wykluczała kodowców jako ludzi niepoważnych, Teraz w osobie przede wszystkim Jarosława Kurskiego, czyli faktycznego naczelnego tej gazety, uczestniczą bardzo intensywnie w tych demonstracjach, próbując je w zasadzie przejąć, czyli zrobić im psikusa i sprokurować coś takiego, że my jednak ostatecznie jesteśmy ważniejsi niż ci, którzy to. Wymyślili, co wzbudza oczywiście niechęć po stronie tych organizatorów Komitetu Obrony Demokracji, bo jakże by nie miało wzbudzać. Po drugie, uczestniczy w tych wydarzeniach, czy uczestniczyło wielu ludzi, którzy przez 8 lat bezkrytycznie popierało platformę obywatelską. Zachowywali się oportunistycznie i koniunkturalnie i Dając swój akces do kod, próbowali ten swój oportunizm zamazać, próbowali go przysłonić jakimś zaangażowaniem społecznym, natomiast ten oportunizm nie zniknął i to, że się pokrzyczy w sobotę albo w niedzielę, w iluś miastach Polski nie znaczy, że się przestało być oportunistą. Dlaczego to nie znaczy? Otóż dlatego, że przecież na tych demonstracjach bardzo aktywna jest Platforma Obywatelska i jej politycy, którzy próbują udawać, że nie rządzili przez 8 lat, tylko w gruncie rzeczy byli jakąś władzą w konspiracji albo na uchodźstwie, która teraz musi się uwiarygodnić na ulicy i w gruncie rzeczy protestować przeciwko czemuś, co sama Polsce zafundowała. Dodatkowo mamy nowoczesną Ryszarda Petru, polityków tej partii, którzy muszą się uwiarygodnić także na ulicy, bo mają za mały klub, żeby decydować o sprawach państwa. 29 czy 30 osób, jak oni to liczą, to jest jednak za mało. Dlatego także nowoczesna musi się uwiarygodnić na ulicy, że to jest, jak napisałem w najnowszym tygodniku w sieci, partia nowego typu, partia korporacyjna. Nie obrażając nikogo, bo to jest termin socjologiczny, partie Ryszarda Petru tworzą w większości korpolutki, które zachowują się tak jak ludzie w korporacji, czyli absolutnie oportunistycznie, którzy muszą się podlizać liderowi, stąd te nudne, powtarzalne wystąpienia w Sejmie. I taka partia korporacyjna czeka tylko na zlecenia z zewnątrz. Jednym z takich zleceń jest właśnie udział w demonstracjach ulicznych, żeby się uwiarygodnić, ponieważ jak wspomniałem, jest mnóstwo różnych sił. Czyli Gazeta Wyborcza chce wyrolować resztę, Platforma chce się uwiarygodnić, Nowoczesna chce zdobyć szersze poparcie a ten pierwotny kod chce być bohaterem sezonu, to wszystko jest na tyle sprzeczne, że za chwilę zaczną się, już są, ale za chwilę zaczną się tak głębokie podziały, że to się wypali, a poza tym sprzeczność interesów tych poszczególnych uczestników politycznych jest tak wielka, że to też się wypali, i wbrew temu, co mówi Grzegorz Schetyna, że on chce porozumienia z nowoczesną, Grzegorz Schetyna tak naprawdę chce wykończyć nowoczesną i będzie ją wykańczał także wtedy, kiedy mm, będą brać razem udział w przyszłych demonstracjach y, Komitetu Obrony Demokracji. Sądzę zatem, że ta inicjatywa najlepszy czas ma już za sobą, a wiosną nie będziemy oglądać jego, jej renesansu, tylko jej schyłek.